Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam dziś na przegląd ozdób bożonarodzeniowych do sklepu Pepco. Jak widzicie, jest tego coraz więcej. Tutaj pokazuję taką świeczkę razem z ozdobą, z dekoracją w cenie 15 zł. Dość ładnie to wyglądało. Dalej moją uwagę przykuły poszewki. Ta biała w cenie 17 zł. Tutaj macie kod produktu. Bardzo miła, przyjemna w dotyku, taki aksamit. Złote gwiazdki. W ten sposób prezentuje się cała. Obok też w tej samej cenie, już w kolorze czerwonym. Też złoty rysunek. Tutaj akurat macie takie szyszki z jodłą, ze świerkiem. I obok kolejna poszewka, już trochę tańsza, w cenie 15 zł. Tutaj macie kod produktu. I ta poszewka jest dwustronna. Spójrzcie, z jednej strony zielona, tutaj biała z rysunkiem jeleni. Tak więc uważam, że ta jest bardzo ładna. Tą z tyłu już wcześniej pokazywałam. Tutaj taka dekoracja wisząca. Kod produktu i cena jest to kwota 25 zł. Zaraz Wam to pokażę, jak ona się prezentuje w całości. Średni rozmiar i tutaj taki sztuczny śnieg na jodle świerku. Uważam, że cena troszeczkę zawyżona. Tutaj jeszcze zobaczyłam muminki. Ten produkt jest to akurat stojak na świece, kod produktu i cena jest to kwota 20 zł. Uważam też, że ta cena troszeczkę wysoka. I obok tych muminków, jak widzicie, zestawy, które ostatnio pokazywałam. Na samej górze jeszcze zobaczyłam pudełka. Tutaj akurat są dwa rozmiary, złote to pudełko, wykonane z takiego aksamitnego materiału. Zaraz Wam tu podam cenę, te najmniejsze pudełko, kwota 10 zł, kod produktu. I zaraz Wam tu podam cenę tego większego. Kod produktu jeszcze i cena jest to kwota 12 zł, tak więc niewiele wyższa. Jak widzicie, całkiem ładne te pudełka. I obok tego złotego jeszcze były pudełeczka w kolorze czerwonym i też ta sama cena. Tutaj na dole jakieś stroiki leżą, ale moją uwagę przykuła taka dekoracja. Ona uważam, że na żywo wygląda o wiele lepiej niż Wy ją tutaj widzicie na tym wideo. Cena 12 zł. Bardzo ładnie, estetycznie wykonana, w takim stylu skandynawskim. Tutaj kolejna ozdoba do powieszenia. Również jest ta sama cena 25 zł, co ta wcześniejsza okrągła, ale mam wrażenie, że ta wygląda już troszeczkę lepiej. Jak widzicie, jest to taka niby gałąź, sztuczne świerki, takie przywieszone szyszki, różnego rodzaju drewniane gwiazdki. Obok też było bardzo dużo dekoracji. Taki mały drewniany dziadek do orzechów. Bardzo ładnie on wyglądał. Cena to kwota 7 zł. Obok dziadka był taki reniferek. Śmieszne, miał to takie nóżki. I jeżeli chodzi o cenę, również jest to ta sama kwota 7 zł. I tutaj jeszcze macie takie szyszki opruszone złotem. I jest również to ta sama kwota 7
złotych. I na dole jeszcze zobaczyłam takie dekoracje na choinkę do powieszenia, wykonane ze słomy. Jeszcze w żadnym sklepie nie widziałam takiej jakby naturalnej dekoracji. Kwota to 10 zł, tak więc uważam, że bardzo atrakcyjna cena. I obok tego zestawu była też również taka maskotka dekoracyjna, też bardzo ładnie ona wyglądała, całkiem duża, ładna. Cena jest to kwota 35 zł, tutaj macie kod produktu. Obok tej dekoracji takie choinki zrobione z szyszek, przyznam Wam się, że to było bardzo ciężkie. I cena za taką dekorację to kwota 25 zł. I tutaj wyżej jeszcze zobaczyłam takie wiewióreczki, 8 zł za dwie sztuki, tutaj standardowo kod produktu pokazuje. Również bardzo ładna dekoracja. Kolejna taka dekoracja zabawkowa, też bardzo ładnie ona wyglądała. Ona jest taką dekoracją siedzącą na tyłku. I tutaj kwota to cena 30 zł. Następnie macie taką skarpetę w cenie 8 zł. Materiał był dość dziwny, taki bardzo sztywny. Średni rozmiar tej skarpety świątecznej. I tutaj pod tymi skarpetami i poszewkami leżały takie maty. Ta, którą mam, jest wykonana z takiego jakby materiału. To akurat mnie zdziwiło. Powiem Wam, że grafika bardzo mnie się tutaj podobała. Kolor taki ciemna zieleń, tak jak powiedziałam, to jest wykonane z jakiegoś takiego materiału. Szkoda, że to nie jest nawet ten taki sztuczny plastik. Cena to 8 zł. Oprócz tej grafiki jest również taka w kolorze czerwonym. Ta już troszkę mniej mi się podobała. I tutaj jeszcze kolejne podkładki wykonane z takiej jakby pianki, gąbki. I zaraz Wam tutaj pokażę cenę. Jest to kwota 12 zł. I tutaj też widzicie dużo tych bieżników, ale moją uwagę przykuł bieżnik w odcieniach takiego naturalnego i złote rysunki. Tutaj kod produktu. Materiał tego bieżnika był dość cienki, ale bardzo ładnie też było to wykonane. Dalej już na innej półce znalazłam taki kalendarz adwentowy do samodzielnego wykonania. Są tu takie woreczki do powieszenia na sznurku. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Jeszcze tylko kod produktu. No i tutaj macie ten cały kalendarz, jaką powinien zostać wykonany. I na górze świeciła taka bombka, kula w kształcie główki myszka Miki. Cena za taką ozdobę jest to kwota 10 zł. Tutaj kod produktu. Zaraz Wam ją ściągnę i pokażę w całości. Jak widzicie, bardzo się mieni. Taka kula dyskotekowa. I nad tą kulą taki zestaw szmacianych dekoracji, tu jest akurat ciastek, też bardzo fajnie to wyglądało. Dalej taka ozdoba LEDowa w takim szklanym słoju. Jeżeli chodzi o te wkłady, to nie szczególnie mi się to podobało,
Cena dość wysoka, uważam 30 zł. Jak widzicie, niewiele do środka wsadzili i nie jest jakoś to szczególnie interesujące. Niektóre już z tych produktów pokazywałam wcześniej, ale mniej więcej możecie spojrzeć, ile jest tego wszystkiego. Jak zauważyłam, że w każdym sklepie są inne produkty. Tutaj masa bombek, światełek różnego rodzaju. I moją uwagę przykuł taki sznur LED-owy w cenie 10 zł. Tutaj są takie czapeczki. Kod produktu pokazuję. I tutaj będą kolejne, jeszcze inne czapeczki do wyboru. Te są takie mikołajowe. Na dole kolejny sznur, już troszeczkę inny i dłuższy, w cenie 8 zł. I jeszcze na sam koniec pokażę kolejny sznur LED-owy. Tutaj ze współpracy z Disneyem są główki myszki Mickey. Tak więc to tyle, dziękuję i zapraszam na kolejny film. Pa, pa!